Świętujemy dziś kolejną rocznicę, ważną rocznicę odzyskania niepodległości. Rocznicę 105. Jest to rocznica odrodzenia się niepodległej Polski. Wywodzimy z niej swoje korzenie i w takie dni jak dzisiejszy kierujemy nasze myśli ku niej, rozważając zarazem, skąd korzenie te wiodą i co ze sobą w nurcie wielowiekowej polskiej tradycji przynoszą. Otóż początek naszej historii, jak w przypadku niewielu narodów, a być może stanowimy pod tym względem wyjątek, wiąże się z chrztem i przyjęciem w naszą historię Ewangelii Świętej. Wiara w Chrystusa jest wpisana w nasze dzieje od początku i nie da się ich rozdzielić bez szkody dla poczucia tego, kim jesteśmy. Korzenie te niosą nam następnie naukę, że można tak urządzić rzeczywistość, aby żyć w pokoju. Świadczą o tym akty Unii zawieranych między Koroną i Litwą, która pod swoim władaniem skupiała wielonarodową i wielokulturową społeczność. Obok tych chwalebnych świadectw otrzymujemy zarazem naukę będącą przestrogą. Brak poszanowania innych, a nade wszystko brak wierności samemu sobie, wypełnianiu wezwania ewangelicznego, rodzi pychę i grzech prowadzące do zguby. Oto beztroska o dobro wspólne, grzechy lenistwa, pijaństwa, kłamstwa i krzywdy wyrządzanej najsłabszym doprowadziły do rozkładu i wypędziły i wpędziły do grobu kraj, który niegdyś kwitnął kwieciem wolności i pobożności. Czas niewoli rozdarcia wykorzystał Pan Bóg dla nauki i oczyszczenia, aby otworzyć nam oczy i przywrócić do życia. Przez krótki czas przeżywaliśmy wolność, a potem znów ciosy z zachodu i ze wschodu pogrążyły nas na długie dziesięciolecia w niemocy. Świętujemy jednak dziś, jak wspomniałem, 105. rocznicę. Przyjrzyjmy się temu nowemu początkowi nieco bliżej. Przywykło się uważać datę 11 listopada za właściwą. Tymczasem pierwsza deklaracja niepodległości, wydana z inicjatywy księcia Zdzisława Lubomirskiego, ukazała się w monitorze polskim 7 października. Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że jest to Dzień Matki Boskiej Różańcowej. W taki cichy sposób po raz kolejny Maryna wpisała się w naszą historię. Jako częstochowska, ostrobramska czy śliczna gwiazda miasta Lwowa, wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go nie w szczęściach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański, jak modlimy się w prefacji o Królowej Polski. Polska musi być Chrystusowa i Maryjna. W przeciwnym razie utraci to, co o niej stanowi. My musimy być Chrystusowi i Maryi. W przeciwnym razie utracimy i wiarę, i polskość. Co to znaczy jednak być Chrystusowi i Maryi? Otóż wyraża się to w pierwszym rzędzie w życiu zgodnym z przykazaniami Bożymi i sumieniem. Zaraz za tym idzie jednak coś jeszcze. Otóż dziś przypominają mi się słowa, które niegdyś wypowiedział święty Jan Paweł II. Jestem synem narodu,
który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu u podstaw kultury i przyszłości, nie jest cechem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. Kultura w wymiarze wiary, nauki, literatury i sztuki jest tym, co jest świadectwem i pieczęcią wolności. Nie wiem, jakie są sądy i wyroki Bożej opatrzności, ale jestem przekonany, że dopóki zachowujemy wiarę i obyczaj, to jeszcze Polska nie zginęła. Jeśli zaś nie zachowujemy, to już jakoś umarła, bo bez wiary nie ma w nas prawdziwego życia. Padły tu może słowa górne, ale na koniec chciałbym się odwołać do prostego przykładu. On uświadomi nam też i naszą rolę, jak może być ona prosta. Otóż w czasie jednej z wizyt górali czadeckich, którzy przesiedlili się na Bukowinę w Rumunii w końcu XVIII wieku, turysta, gość z Polski, usłyszał z ust podeszłej lata niewiasty przekazany z pokolenia na pokolenie taki oto prosty wiersz. Polska. Polsko nasza, Polsko, ojczyzno ty święta. Każde dziecko polskie o tobie pamięta. Każde dziecko polskie, czy ze wsi, czy z miasta, dla Polski się uczy, dla Polski wyrasta. Każde dziecko polskie będzie się modliło, żeby w naszym kraju jak najlepiej było. Kochamy Cię, Polsko, chcemy żyć dla Ciebie, żeby w naszym kraju było tak jak w niebie. I jeszcze jeden. Czym ja będę, gdy urosnę? Czy kuć będę w kuźni młotem? Czy oprawiać piłą sosnę? No a może własną grzędę? Orać przyjdzie sochą krzywą? Czy na tratwach lisem będę? Lisem sprawię złote żniwo? Albo może będę badał hen na niebie księżyc złoty? Ludziom dziwnie opowiadał i tłumaczył gwiazd obroty. Ino proszę Pana Boga, niech mi da on szczęście takie, tak niech pójdzie moja droga, żebym nie był złym gruźniakiem. My we Lwowie mamy też swoje wierszyki i to wcale nie gorsze. Nie rezygnujmy z nich, bo w nich właśnie Pan Bóg zapisuje naszą niepodległość.